Hejka, kochani, właśnie wysłałam wam filmik, który będziecie mieć jutro. I kręcę już kolejny. Niech to będzie taki filmik pod tytułem vlog slash, czyli kreska tydzień w stylizacjach. Pierwsza stylizacja to są jeansy z Gapa. Koszulka z długim rękawem biała, to była chyba z Banana Republic. I sweter, który jest bardzo ciepły i bardzo miły, w ogóle nic nie gryzie, a to jest zaleta numer jeden dla mnie. To było chyba z Arket. Wy macie Arket na Zalando, możecie sobie tam kupić. Ja kupiłam ten sweter chyba też na Zalando w ubiegłych wakacjach, jak byłam w Polsce. Dobra, spadam na lunch z koleżanką. Narka. Właśnie wróciłam z lunchu, było super, świetnie. Moja przyjaciółka jest po prostu agentka. Po prostu jest agentką i w ogóle zaczęła karierę teraz, ma 50 lat i jest po prostu bardzo, ale to bardzo zadowoloną z życia osobą i miło jest w towarzystwie takiej spędzić chociaż godzinkę, a ja spędziłam, która jest pierwsza. A półtorej godzinki byłyśmy na lunchu i było świetnie, świetnie. Nagrałam wam długie przemówienie, ale nie odwróciłam sobie kamerki i nagrywałam w zasadzie ścianę. Świetnie, naprawdę. Plany na weekend. Nie ma żadnych. Zaczęliśmy z Michałem oglądać fajny serial. To na pewno jak przyjdzie, to sobie obejrzymy. Deseczki serów dzisiaj nie będzie, ponieważ zjedliśmy wczoraj wszystkie. I muszę trochę odpocząć, muszę mieć jakiś nowy, fajny pomysł na snacka. Jak macie jakiś pomysł, to dajcie znać. Bo jestem, jak tak powiem, wieczorny snacker. Tak, i paluszki nie, chipsy nie, orzeszki nie, sery nie, więc szukam dalszych propozycji. Słuchajcie, kolejny piątek przyszłam robić zakupy i znowu pełno ludzi na parkingu, ja nie wiem, cała Kalifornia przenosi się do Teksasu i to jest tego powód. Słuchajcie, właśnie dostałam maila od takiego szefa szefów naszego dystryktu szkolnego i tyle się z niego dowiedziałam, że jesteśmy w Tier 3 Mitigation Measures, co what the hell, co to w ogóle znaczy. To jest po prostu crazy. Te maile są tak pisane, żeby nikt nie wiedział, o co chodzi. ES to znaczy elementary school, MS to znaczy middle school, to się jest w middle school, bo wiecie, że middle school to jest jakby gimnazjum, jest elementary school, middle school and high school, to wiecie o tym doskonale, prawda? No więc po prostu, że tak powiem, dalej wiem, że nic nie wiem, tak? It's crazy. Witajcie, jest godzina 22, piątek i już totalnie kończę vlogowanie dzisiaj, oglądamy film i jemy snaki, to tyle, papa. Witajcie w sobotę, kolejny dzień, śnieżynka tutaj idzie, słuchajcie, śnieżynka idzie, słuchajcie, zobaczcie sami. Hello, hello, jak zimno, wow. Ostatnio już w sobotę kładę się do łóżka. Taki mój outfit, taki mój wygląd. Czas już się położyć. Już jestem zmęczona, jest godzina 23. Pa, pa! Witajcie kochani, jest niedziela, także widzieliście mnie w piżamie wczoraj, a teraz widzicie mnie w szlafroku. W zasadzie siedzę w łóżku, czy tam leżę w łóżku, nie leżę, tylko siedzę w łóżku i oglądam sobie filmiki różne, które chciałam oglądnąć, a nie miałam wcześniej na to czasu. A dzisiaj jest idealny dzień, ponieważ umyłam włosy i chcę, żeby mi naturalnie wyschły, ponieważ jest tak sucho w domu, że wydaje mi się, że ten proces nie będzie trwał zbyt długo. Plus jeszcze tak, suszarka tutaj na głowie, nad głową, przepraszam.
Także myślę, że szybko zupełnie mi to pójdzie. Byłam niedawno u fryzjera i znów muszę obciąć końce, ponieważ po robieniu pasemek, no niestety, ale te końce nie wyglądają zbyt sympatycznie i miło. Myślę, że podetnę je gdzieś inch, czyli koło 2,5 cm, ale w zasadzie jeszcze nie teraz, ponieważ tyle bym musiała obciąć i by to wyglądało dosyć smutno. A więc zaczekam, aż mi jeszcze troszeczkę podrosną. Zaczekam, aż mi podrosną tyle w zasadzie, że po podcięciu będą wyglądały dokładnie jak teraz. Jeśli ma to jakiś sens to, co mówię. W zasadzie chyba nic więcej. Jeszcze pooglądam ze pół godziny to, co mam obejrzeć, i idę z Michałem i Stasiem na spacer do lasu. No to słuchajcie, tak strzelają mi kości. Właśnie mieliście tego namiastkę, a ten siniak jest z uderzenia się w róg łóżka. To nie tylko siniak, ale była to naprawdę dosyć duża rana, że tak powiem, wcześniej. To tyle. Do zobaczenia w lesie. Mata jest rozłożona, dlatego że zaraz będę robiła te ćwiczenia, które dostałam od fizykoterapeuty. Tak, ubranie już mam tutaj odpowiednie do tego. Nic nie pozostaje, jak wziąć kartkę, którą mi wydrukował, i zacząć ćwiczyć. Teraz dzwonię do moich rodziców, pogadam chwilę i zjem kanapkę, tosta. Mam Marmite, to wiecie, jest taki... ja wiem, że to jest z produkcji australijskiej. Taki jakby pasta z drożdży. To może być dodawana do sosów, do różnych tam sałatek, w sensie do sosów do sałatek, do sosów na gorąco. Ma to taki bardzo... słonawo-drożdżowy w zasadzie posmak, i ja nie jestem przekonana do końca, czy to lubię, czy to nie, ale zalega mi w lodówce i postanowiłam, że wiecie, nowy rok, trzeba lodówkę czymś nowym wypełnić, a wyrzucić to, co nam nie służy. W zasadzie muszę jeszcze popróbować 2-3 razy, może się przyzwyczaję, a mam to Marmite chyba już, nie wiem, z 2 lata w lodówce, no bo to w zasadzie się nie psuje. To tyle. Nie był jakiś tak bardzo chyba znany przecież, nie? On się tak tam strasznie nie jakoś nie pokazywał. Nie pokazywał się chyba w ogóle, nie? No. Przeterminowany już 4 lata. Nieźle. I dalej działa. Jednak made in UK. Takie stare, że nie mogę otworzyć. Chyba zaschło. Nie przypuszczałam, że to ma już, słuchajcie, 4 lata ponad, naprawdę. Proszę, data ważności przyszła, to nie wiem, ile to w sumie ma lat. No, poszedł gdzieś. Tak. Otwarte. Ale dalej dobre. Wygląda tak samo, jak wyglądało, jak było nowe. Także startujemy. Tak wygląda tost posmarowany. Okej, powiem wam, że z masłem trochę łagodniejsze. Ten smak masła delikatny łagodzi tą słoność. Tym bardziej, że tutaj masło jest bardzo delikatne, nigdy nie jest takie, wiecie, po stronie słonej, bardzo jest słodkie.
Zresztą wszystko, także ten tościk mi smakuje. Wychodzimy na spacer. Jest pięknie słonecznie, ale trochę zimno. Teraz dla odmiany idziemy do Starbucks. Jej, dalej piękna pogoda. Jest w ogóle ekstra, no nie Tysia? No. No jest ekstra. Super fajnie. Super fajnie, ale to... Tysia, powtórz to głośno, bo nie wierzę. Super fajnie! No jak to się to mówi, to jest super fajnie, naprawdę. So, jesteśmy w Starbucks i mamy super. Zaraz zobaczycie, co sobie zamówiłyśmy. Z gift card, który dostałam od mojego syna na prezent. Acai Refresher Lemonade. A tutaj są... Tak. A tutaj są cake pops, które uwielbiam. Jeszcze będzie jajko i mój pink drink. I tutaj są różne rzeczy w sklepie. Powiedzcie, że macie to w Polsce, to jest najlepszy taki zimny drink. I ostatnia rzecz, nasze egg bites, czyli mamy jajeczka, ciasteczka i dwa drinki. Impreza na całego. Gorące? Chyba nie. Ostatnia odsłona już dzisiaj. Właśnie zjadłam grill. Znaczy się, jak to śmiesznie brzmi. Zjadłam grill. Zjadłam steka z grilla. I po prostu ten ponglish, czyli te, wiecie, jakby takie konstrukcje gramatyczne, te zlepki angielsko-polskie, po prostu cały czas mnie bawią i z drugiej strony fascynują. Więc zjadłam steka z grilla. Michael robił, to były dzisiaj, stek był. Były szparagi, ziemniaczki te maleńkie takie i brokuł, ale to nie jest ten brokuł taki, wiecie, duży, tylko te takie, tu się nazywa brokolini chyba. I do tego był ranch i ranch to jest taki sos na bazie majonezu chyba. I ja miałam majonez sriracha, bo to jest mój ulubiony. Bo ja robię tak troszeczkę ostrzej. I dużo pieprzu, bo ja bardzo uwielbiam dużo pieprzu na steku. I to w zasadzie chyba tyle. Amerykanie by powiedzieli, and that's it, call it a day. To ja powiem i to wszystko, jakby to było po polsku powiedzieć, and... Let's call it a day. To było coś takiego chyba. To w zasadzie wszystko. Dzień uważam za pomyślnie zakończony. Chociaż jest godzina dopiero 7, albo i nie, albo i 6, ale ja jeszcze jestem trochę zmęczona, ponieważ troszeczkę pochodziłam, a było też jedno nieporozumienie, więc wiecie, jak to na człowieka wpływa tak negatywnie, pomimo tego, że się śmieje teraz, to,
To w ogóle mi nie było do śmiechu, ale po prostu już nic nie pozostaje. Tylko śmiać się z tego wszystkiego, bo tak. To tyle, kochani. Ja tutaj odpalam mój komputer i kupiłam sobie nową książkę na Kindle. Bo tą, którą czytałam, Commonwealth, jest taka średnia i jedną trzecią przeczytałam. Nie to, żebym się z nią męczyła, ale tam jest tyle po prostu takich koneksji rodzinnych, że pierwsza żona, druga żona, żony dzieci z pierwszego małżeństwa, żony dzieci z drugiego małżeństwa, żony męża z pierwszego małżeństwa, dzieci z męża z pierwszego małżeństwa, z drugiego małżeństwa, imiona i w ogóle i dużo jest tego. Okej, okay. Let's call it a day. See you guys. Pa, pa. Witajcie, kochani, w poniedziałek. Od razu muszę powyciągać ze zmywarki. Wypiłam już kawę, zaraz będę drugą. Dzisiaj idę z Tosią załatwić ważną sprawę. I dzisiaj jest w ogóle święto Martin Luther King. Także jakbyście chcieli wiedzieć, dzisiaj Tosia ma wolne od szkoły i leniuchuje w łóżku, jest już 10. Później załatwimy, co mamy załatwić i zrobimy coś miłego, może pójdziemy do jakiejś księgarni. A zanim ja Wam się pokażę, to trochę potrwa, bo muszę najpierw umyć włosy. To na razie. Myślę cały czas nad tym filmem Moja kolekcja torebek, który chcieliście zobaczyć z tego, co pisaliście. W każdym razie ja mam dosyć dużo i ten film by trwał pewnie z 2 godziny, więc wybiorę może moje najczęściej używane torebki. O, dokładnie. Słuchajcie, kochani, umyłam włosy, nagrałam Wam film o torebkach ze szminką na zębach i no cóż, jest jak jest. Tak, taki jest urok ciemnych szminek, nawet jak ją zęby tam gdzieś wyczyścicie, gdzieś tam później coś tam się może zadziać. W każdym razie wychodzę z domu, później jedziemy do Chick-fil-A na lunch i gotuję obiad. A na obiad dzisiaj będą takie bitki wołowe, jakby to fachowo po polsku powiedzieć. W Teksasie słońce świeci pięknie. Ja słyszałam, że w Polsce była burza śnieżna. Oh my god, współczuję. Ostatnio była u nas sąsiadka i sprzedawała scout cookies, ale nie miałyśmy cashu, to właśnie teraz to się wysyłam, żeby szła do sąsiadki i kupiła 4 pudełka scout cookies, tin mints i jakieś tam jeszcze, które chcę. Dawno to się nie widzieliście, dawno to się nie widzieliście, pokaż jakie. Ten mecz, samołość, to są te nowe. Aha, dobra, będziemy testowały te nowe. A zaraz tutaj Wam podlinkuję nasze testowanie. Ile nagrywałyśmy filmików? Chyba z 3 czy 2 o testowaniu ciasteczek skautek. No, to teraz co? Też będziemy testowały? Nie, po prostu damy znać, czy nam smakują, czy nie, tak? No. Jeśli o smaki, to się jest najlepsza w opisywaniu. Co? Kocham Cię. Ja Ciebie też kocham, kochanie. Ciebie też kocham. Taka wstawka rodzinna tutaj macie. Słuchajcie, to się jest najlepsza w opisywaniu ciasteczek. Pokaż, co to jest. To jest karmel. Mhm. Karmel, co jeszcze? I takie jakby ciasteczko brownie. Tak, i od dołu jest czekolada. A co jest na tym? Bardzo dobre. Adventurefuls. No dokładnie, brownie, cookie. I jakie, bardzo słodkie, czy nie? Brownie w cookie nie jest słodkie. W ogóle nie? Nie w ogóle, ale nie słodki. Super, dobra. Zaraz spróbuję, za chwilę. Bo sobie robię herbatę. Nie chciałam sobie zrobić to i to. Chyba Ci nie smakuje, bo mi dajesz. Smakuje, no ale co, żebyś pofała, no jej. No dobra, już teraz, okej. Okay, co mi smakuje? O, mnie smakuje. Nie jest słodkie bardzo. Bo ja lubię, bo to jest jakby taki karmel też. Nie jest słodkie, to chyba musisz iść po jeszcze jedną paczkę. Serio, dla Tymona i dla Poli. Pójdziemy, to im zabierzemy, co? No. No. Tosia lubi te samos, tak? Ja niekoniecznie. Ja najbardziej lubię ten mint i chyba te też. Powiem Wam, naprawdę nowe ciasteczka i naprawdę super. To jest takie cute w ogóle, że robią coś takiego. Szkoda, że w Polsce nie robi się
na przykład, nie wiem, załóżmy ciasteczek harcerzy, zhpciasteczka.pl. Nie? Powinno coś takiego być. Ja sobie robię herbatkę, mega mocną, a z mlekiem, i biorę sobie ciasteczko, jedno to i to, i zabieram się do odpowiadania na wasze pytania, kochani. O, teraz nie widać, dobra? A chyba nic nie ma kompromitującego na mojej szafce nocnej, a jeśli, to wybaczcie, ja jestem tylko człowiekiem. O, już mi bateria świeci. Także chyba niedługo pogadamy, a jak coś, to zmienię aparat. Słuchajcie, pytaliście mnie różne rzeczy i chciałam na te wszystkie różne pytania odpowiedzieć. Pierwsze pytanie padło, jak się przyzwyczaiłam na te miary, wiecie, anglosaskie, z tych miar metrycznych. Nie było łatwo, na pewno, ale to jest dosyć proste. Jeden funt to jest jakby pół kilograma, tak sobie to wszystko mniej więcej dzielę. Jedna stopa ma 30 cm, trzy stopy to jest 1 yard, a 1 yard to jest prawie 1 metr. Następnie 1 inch to jest 2,5 cm, jedna mila to jest gdzieś 1,6 km. I w zasadzie to jakoś tak naturalnie przyszło, nie mam z tym problemu. No nie było to jakoś strasznie trudne. Gorsze rzeczy, do gorszych rzeczy trzeba się przyzwyczaić, na przykład do różnic kulturowych, i to jest naprawdę trudne. Amerykanie zawsze wszystko mieli tutaj, zawsze wszystko było. Jak u nas był komunizm, to tutaj czegoś takiego nie zaznali. Nie zaznali pustych półek, nie zaznali kartek na żywność. Oni wszystko mieli i trudno im zrozumieć, że mogło być inaczej. To jest kraj dobrobytu jednak, ale również ogromnych różnic. Różnice są tak ogromne, że jest bardzo dużo bezdomnych, na przykład w LA, w Kalifornii, w Nowym Jorku, szczególnie w tych wielkich miastach. I są ludzie najbogatsi na świecie, także te różnice ekonomiczne są największe chyba. Nie wiem, gdzie można takie większe ekonomiczne różnice spotkać. W każdym razie są ludzie, którzy mają po kilkanaście samochodów, i są ludzie, którzy no niestety, ale nie mają dachu nad głową, tak? Także no wszystko jest inne, tego się w ogóle nie da porównać, nie da się porównać zarobków, nie da się porównać cen. Tak jak przypuszczałam, iPhone jest niezawodny, także tutaj bateria nie siądzie, bo bateria cały dzień mi trzyma. Mówiłam o porównywaniu cen, o porównywaniu zarobków, no i nie jest to możliwe, tak? Nie jest to możliwe, ponieważ tutaj idziemy do sklepu i za funt jabłek, czyli za pół kilo jabłek, musimy zapłacić 4 dolary, czyli za kilogram jabłek byśmy zapłacili 8 dolarów, czyli teoretycznie kilogram jabłek, chcielibyście porównać, kosztuje 32 zł, tak? Czyli to jest po prostu no, niemożliwe do porównania, ponieważ są inne zarobki, są inne ceny nieruchomości, są inne ceny za leczenie. Tutaj nie ma czegoś takiego jak publiczna służba zdrowia. Wszystko jest prywatne, także jeśli na przykład ktoś nie pracuje, to nie ma ubezpieczenia, więc idzie do lekarza, a tutaj ceny za leczenie są po prostu no, niewiarygodne, bo są naprawdę ogromne, ogromne sumy, nie do porównania w Polsce, absolutnie nie. Ja nie pamiętam na przykład wizyty u dentysty, gdzie bym nie była zszokowana tym, ile mam zapłacić za, załóżmy, zrobienie koronki, za leczenie kanałowe zębów. To są po prostu w tysiącach dolarów. Ten system zdrowotny tutaj jest tragiczny. Jeśli ktoś nie ma na przykład możliwości pójścia do pracy, bo zachorował przewlekle, pracodawca może go zwolnić w każdej chwili. Tutaj nic nie chroni. Tutaj nie ma czegoś takiego jak renta albo nie wiem, chorobowe, po prostu albo ci pracodawca płaci te dni, w których cię nie ma, albo ci nie płaci i tyle, tak? I na tym się kończy. Jak pracujesz, to jest ci płacone. Także
Ten system naprawdę również nie działa. Ten system służby zdrowia w Polsce nie działa, nie działa tutaj. Nie wiem, czy jest gdzieś jakiś kraj, jeśli ktoś miał inne, lepsze doświadczenia. Nie wiem, czy w tych krajach na północy, czy w Norwegii, czy w Szwecji, czy w Danii. Wydaje mi się, że może być jakieś lepsze rozwiązanie, ale tutaj po prostu jest tragiczne. Różnice kulturowe, pociągnijmy ten temat dalej. Wydaje mi się, że system szkolnictwa jest też zupełnie inny, nie da się go porównać. Natomiast coraz bardziej dochodzę do wniosku, że tutaj jakoś łatwiej tym dzieciom jest w szkole, łatwiej się nauczyć, ponieważ wszystko jest tłumaczone tyle razy, aż wszyscy zrozumieją. Natomiast w szkole pani napisze przykład na tablicy, jeden z matematyki i drugi już po prostu ktoś inny robi bez kolejnego tłumaczenia, z tego co ja pamiętam, jak wyglądała szkoła w moim wieku. Także to akurat wydaje mi się, że łatwiej jest tutaj się nauczyć, jak ktoś się chce uczyć, tak? Nie ma prac domowych, jest bardzo mało, to jest plus. Przynajmniej ani jedno, ani drugie moje dziecko żadnych prac domowych jakoś specjalnie nie odrabiało. Tosia to zrobi pracę domową w 10 minut, a Tito to nie pamiętam w ogóle, czy robił jakąś pracę domową tutaj? Chyba nie. Może teraz jak studiuje to tak, ale w szkole, w liceum nie przypominam sobie. Jeśli chodzi o takie życie socjalne, to też jest zupełnie inne, ponieważ nie ma takich spotkań z przyjaciółmi. Wszyscy pracują długie godziny i w zasadzie można się spotkać z osobą, która nie pracuje. To ja mam jedną przyjaciółkę mam, która nie pracuje, druga moja przyjaciółka pracuje w szkole i w zasadzie one są obydwie Amerykankami. I w zasadzie tyle, jeśli chodzi o spotkania towarzyskie, ale bardzo chętnie umawiamy się co najmniej raz w miesiącu na lunch. Każda z nich zawsze znajdzie czas. Jeśli chodzi o co? O takie, jak żyć w tygodniu wygląda, to w zasadzie rano wyjazd do pracy, powrót wieczorem i finito. Dopiero w sobotę można się ewentualnie z jakąś rodziną spotkać. Też, aby ta osoba, która pracuje, mogła uczestniczyć w spotkaniu. A niedziela to jest w zasadzie każdy idzie do kościoła, bo tutaj jest bardzo kraj wielowyznaniowy, także jest mnóstwo różnych kościołów. Kiedyś przejadę i Wam pokażę, ile kościołów jest. Także każdy idzie do tego kościoła. Później jest family time, czyli w zasadzie niedziela jest zarezerwowana dla rodziny. Tak jest do momentu, aż dzieci są małe. Później jak dzieci są większe, już w takim wieku gimnazjalnym, to widzę, że coraz częściej właśnie spotykają się w niedzielę, ale jak to się było w szkole podstawowej, to w zasadzie w niedzielę nikt się nie spotykał, bo niedziela to jest taki dzień zarezerwowany dla rodziny. Co jeszcze? To o pieniądzach gadaliśmy, o ekonomii gadaliśmy. I jeszcze jedna rzecz, tutaj można sobie zaprojektować swoje życie, ponieważ jeśli ktoś jest w klasie średniej, czyli ten middle class tutaj, czyli ma mieszkanie, ma dom, dwa samochody, ktoś skończył college, pracuje, wystarcza na całą rodzinę, to dziecko już może przewidzieć, ile będzie zarabiało, jak będzie wyglądało życie jego po skończeniu college'u. To jest po prostu tutaj fascynujące, jak można sobie wszystko po prostu przewidzieć i wtedy po prostu osoba, która ukończy ten college, to też będzie zarabiała w takim, a nie innym przedziale finansowym, ponieważ zwykle będzie to praca taka, wiecie, umysłowa, w biurze, przy komputerze i w zasadzie od razu możecie wiedzieć, na co Was będzie stać, że będziecie spłacać kredyt studencki do, nie wiem, 50 lat życia, będziecie później mogli sobie kupić dom na przedmieściach, będziecie mogli mieć dwa samochody, wyjeżdżać 2-3 razy na wakacje w trakcie roku i tak może wyglądać Wasze życie. No chyba, że ktoś założy swój biznes, żeby zarabiać więcej i na więcej go może być stać. Kupi większy dom i tak dalej.
I w zasadzie to chyba tyle, jeśli chodzi o takie porównanie. Jeśli chodzi o usługi, chciałam Wam powiedzieć, że usługi to są potwornie drogie. Czy to jest szewc, czy to jest krawiec, czy to jest fryzjer, za pasemka, ja za całe pasemka na włosach i w zasadzie to nawet nie można powiedzieć, że to jest obcięcie, tylko to jest podcięcie, płacę około 300 dolarów, czyli jak chcecie, to przeliczajcie razy 4. Także w Polsce bym zapłaciła może 300 zł, może 500 zł u takiego już jakiegoś mega drogiego fryzjera, ale no, ceny tutaj usług są po prostu bardzo, ale to bardzo wysokie, o wiele wyższe niż w Polsce. Co jeszcze? No w sklepach to po prostu w Polsce macie wszystko i super jakości, nie możecie narzekać, że w Polsce, nie wiem, powiedzmy sobie to ciasteczko, że w Polsce jakość jest gorsza, bo to nie jest prawda. W Polsce są fajne rzeczy, są super kosmetyki, polskie firmy są bardzo dobre, wybijają się. Także jeśli chodzi o usytuowanie takie geograficzne, Polska też ma super usytuowanie, ponieważ macie bardzo blisko do ciekawych miejsc, do Włoch jest blisko w miarę, na narty jest blisko w miarę. Tutaj my mieszkamy w Teksasie i Teksas sam jako stan jest wielkości Polski i żeby z tego Teksasu wyjechać, to naprawdę trzeba spędzić 5 godzin w samochodzie, żeby przyjechać do innego stanu. Także no, te odległości są ogromne. Jeśli chce się gdzieś coś jechać, zwiedzić, a najlepiej zrobić to samochodem, ponieważ wtedy więcej widać niż tylko z lotu ptaka, to naprawdę trzeba przejechać kupę mil, żeby w zasadzie dojechać do jakiegoś innego interesującego miejsca. Teksas jest politycznie bardzo podobny do Polski. Tutaj są republikanie, prawica. Więc sami konserwatyści, że tak powiem, i z tym to jest trochę podobne do Polski. Ja nie oceniam, ja nie będę Wam moich politycznych tutaj orientacji zdradzała, bo myślę, że to nie jest potrzebne. Natomiast mówię Wam jak jest. Bardzo dużo osób teraz się przeprowadza do Teksasu i ceny domów wzrosły po prostu, nie wiem, to jest niewiarygodne. Jakby się chciało teraz kupić dom, to trzeba naprawdę dużo pieniędzy zapłacić i dalej tych domów, tych miejsc do mieszkania nie ma tak dużo, jaki jest na nie popyt. Także wszyscy trzymają się, nikt nie chce sprzedawać teraz. A ludzie, którzy przyjeżdżają do Teksasu, chcieliby kupić i dlatego to spowodowało też, że ceny tych domów wzrosły potwornie.